rzeczą, którą mam na sercu, żebyśmy usłyszeli, żebyśmy sobie przypomnieli, jest sprawa wybaczenia. Kiedy nawet dzisiaj, kiedy codziennie, kiedy stajemy przed Panem, aby Go uwielbiać, to trochę tak, jak przychodzimy do kogoś w gości, jeśli po drodze gdzieś wdepnęliśmy w coś i widzimy na butach i czujemy, że śmierdzi, to nie chcemy z tym wejść, chcemy to wymyć, posprzątać. Kiedy przychodzimy przed Boży tron i jest nieprzebaczenie w naszym sercu, to to naprawdę jest straszny smród. I wiemy, że musimy to posprzątać. Ale czasami jest tak, że to nie jest aż takie trudne. My o tym wiemy, coś jest nie tak. Wybaczamy danej osobie. Zapominamy, idziemy dalej. I to jest bardzo często. Ale bywają takie sytuacje. I myślę, że dzisiaj też mówię może nawet nie, że ktoś z nas tutaj ma sprawę, ale może jest, że ktoś nas tak bardzo zranił. Było to dawno temu. Nieraz stawaliśmy przed Bogiem. Wybaczaliśmy. Ale kiedy przyjdzie na myśl ta osoba, czujemy ból w sercu. I może to, jak mówię, nie dotyczy nas. Ale myślę, że spotkamy się z takimi osobami. I ktoś szczerze będzie Ci o tym mówił. I rzeczywiście, jak posłuchasz, stwierdzisz, no to straszny był ból. Po ludzku trudno wybaczyć. Ale naprawdę nie ma innej drogi. Mówimy, nie, no jak już ktoś tak zawinił. No to rzeczywiście, to sprawiedliwością jest, no nie możesz mu odpuścić. Nie, to nie jest prawda. To nie są Boże drogi. Ale Bóg daje łaskę. Chcę Wam powiedzieć, że wiele razy, jak w swojej wędrówce życiowej spotykam ludzi, którzy dochodzą do tego momentu i mówią o jakichś strasznych rzeczach. I to są chrześcijanie. I oni wiedzą. I oni jakby przez lata stają, mówią tak, Boże, odpuszczam, wybaczam. Ale to wraca i jest ten ból. Nie ma innej drogi, jak przejść przez takie właśnie uleczenie tego. I zarówno dla nas, jak i spotkacie ludzi, spotkacie dzieci, gdzie jest taki ból, a powiedzieć, nie ma innej drogi, ale Bóg daje łaskę. Czasami jest to coś takiego, chcę z Wami podzielić taką techniczną sprawą. O, będę chodzić i to wtedy. Jest coś takiego, że na przykład ta osoba już nie żyje. Ktoś mnie skrzywdził. To była jakaś ciocia, jakiś wujek. Nie żyje albo nie ma go. Ale jednak ten ból jest. Można wejść w rolę takiej osoby. Ja się tak modliłam nieraz. Nie raz, nie dwa. Nie zrobię Wam teraz wykładu teologicznego, dlaczego, ale powiem Wam praktycznie, to przynosi dobry owoc. I mówiłam, dobrze, to wyobraź sobie, że ja jestem tą ciocią, która takie rzeczy zrobiła. To powiedz mi to teraz. To nie jest łatwe dla ludzi. Ale nawet, słuchajcie, poprowadzić, tak jak nieraz prowadzimy, ludzie nie wiedzą, jak się nawrócić. No to powtarzam. Panie Boże, uznaję Jezusa Chrystusa za mojego Pana. I ludzie powtarzają. I nawracają się. Więc czasami jest tak, no to dobrze, to powiedz. Mamo, wybaczam Ci to, że zrobiłaś i nazywamy rzeczy po imieniu. To mnie bolało, to mnie złamało, to przyniosło zły owoc, ale wybaczam Ci. Słowa muszą być wypowiedziane. Słowa muszą być wypowiedziane. Mocno to jakoś mam w swoim sercu, bo przypuszczam, że już niedługo wielu z nas spotka takie osoby. Nie mówmy tylko, a musisz wybaczyć. Bo to czasami jest za mało. Naprawdę ludzie potrzebują, żeby im pomóc. I pomóżmy im w tym. Rzeczy
rzeczywiście możecie powiedzieć, tak, rozumiem twój ból, Bóg też rozumie, Jezus też rozumie ból, ale nie ma innej drogi, jak wybaczyć i odpuścić. I modlić się, aby Boża łaska, to jest nadprzyrodzone, to po ludzku jest niemożliwe. Psycholodzy, którzy nie wierzą w Boga, mówią tak, wybaczenie, coś się dzieje, jakieś procesy się, nie wiedzą co, to Duch Święty ma wtedy prawo. To jest prawo Boże, jak prawo fizyki, jak prawo przyciągania. Zrzucę coś, to upadnie. Jak wybaczę, to przychodzi uwolnienie. Czy wierzę w Boga, czy nie wierzę? To jest prawo, które działa zarówno na wierzących, jak i niewierzących. Natomiast jak nie wybaczę, to to jest coś, co daje diabłu przystęp, nawet jak jestem Bożym dzieckiem. Czasami jest tak, że idziemy za Bogiem, jesteśmy wierzącymi, ale ciągle i stajemy, tak, Boże, wybaczam, nie? Ale po jakimś czasie czujemy, że przychodzi ten ból. Nie zostawiajmy tego. To nie jest źle, że nie wybaczyłem. To nie jest, jest decyzja, ale też wybaczenie jest procesem. Nieraz słyszałam, jak ktoś ścinał, a jak wybaczyłeś, to masz mieć z tym spokój. A jak nie masz, to znaczy, że nie wybaczyłeś. To nieprawda. Wybaczenie też jest procesem. Może być jednorazowe, może być procesem. Tak jak może być uzdrowienie, wiecie, w jednej sekundzie, a może być uzdrowienie, które trochę trwa. I to jest Boże działanie. Wybaczenie jest fundamentem. To jest podstawowa rzecz. Wybacz nam, jak i my wybaczamy. Kiedy my nie wybaczymy, kiedy dany człowiek nie wybaczy, nie mogą pójść Boże rzeczy dalej. Naprawdę weźmy to głęboko w serce, zarówno dla nas, jak i dla innych. To pozwala więźniom wyjść na zewnątrz. Jeśli ktoś z was teraz myśli, no ja mam coś takiego, męczę się. Ja jestem chętna po nabożeństwie, możemy się umówić i możemy przez to przejść. Albo już macie w głowie, okej, mam kogoś takiego, koleżankę, kolegę, ciocię, wujka, jak mogę o tym potem trochę więcej porozmawiać. To jest bardzo głębokie, ale bez tego ani rusz. Bez tego ani rusz. No i to jest to, co właściwie chciałam się podzielić. Dzisiaj miałam tak mocno na sercu. A teraz będziemy uwielbiać Pana. Zachęcam nas, abyśmy z odwagą, ufnością zarówno do Niego przystąpili przed Jego tron, jak i też z taką ufnością, że jesteśmy tu jak w rodzinie. Zachęcam do głośnych modlitw. Naprawdę one przynoszą też uwolnienie. I nam, kiedy my się głośno mówimy, jakiś wstyd, jakąś obawę taką, a jak to inni, jak to przełamujemy, ale podnosi to też inne, podnosi poziom. Zachęcam nas do takiej odwagi. Zresztą naprawdę mamy komfortowe warunki, jest nas niewiele. I łatwiej modlić się głośno, tak mi się wydaje, wśród wierzących. A jak Cię Bóg gdzieś postawi wśród niewierzących i tam masz się modlić? No to już dobrze, jak masz tego lwa, tygrys, niedźwiedzia pokonanego. Tak, już głośno się modliłam, sprawdziłam, nic się nie stało, było okej. Albo się coś stało. Albo się coś stało. Ale dobre rzeczy się stały. Albo dobre rzeczy się stały. To jest tak, jak chrzest wodny pokazuje pewne rzeczy, co się stało w duchu. To też, kiedy głośno się modlimy. Oczywiście najważniejsze jest Twoje serce. Nie to, co na zewnątrz. To jest najważniejsze, tak i amen. Tak jak uwielbienie, najważniejsze jest serce, a nie nawet tak rewelacyjne instrumenty i instrumentaliści, jakich mamy. To jest fajne, ale serce, Bóg patrzy na serce przede wszystkim. To przed Boży tron i uwielbiamy Go.